Większość z nas ma zazwyczaj pecha. Są jednak tacy, którzy nie mogą narzekać na swój los. Dziś przedstawiam Wam 10 największych szczęściarzy na świecie. Miejsce 10. Bill Morgan. Pracował w Australii jako kierowca ciężarówki i mieszkał w przyczepie kempingowej. W 1999 roku uległ wypadkowi. Po wyjściu ze szpitala kupił los na loterię i wygrał auto o wartości 25 tysięcy dolarów. Po pewnym czasie odezwała się do niego stacja telewizyjna, żeby kupił zdrapkę i sprawdził, czy wygra na wizji. Okazało się, że tym razem zdobył 250 tysięcy dolarów. Miejsce 9. Frano Salak. Chorwat 7 razy wymknął się śmierci w takich wypadkach jak wykolejenie się pociągu, wypadnięcie samolotu czy wyskoczenie z auta, które spadło w 90-metrową dziurę. Żeby tego było mało, w 2003 roku w chorwackiej loterii wygrał ponad milion dolarów. Miejsce 8. Edwin Robinson. Niewidomy i głuchoniemy wówczas Edwin podczas burzy schował się pod drzewem. Został tam porażony przez piorun. Kiedy się ocknął, doczołgał się do domu i zasnął. Kiedy się obudził, okazało się, że odzyskał wzrok i słuch. Miejsce 7. Martin de Jong. W ciągu zaledwie 4 miesięcy holenderski rowerzysta dwukrotnie uniknął śmierci. 8 marca 2014 roku miał lecieć samolotem MH370, ale w ostatniej chwili musiał przełożyć rezerwację. Samolot zaginął w tajemniczych okolicznościach. 17 lipca z kolei miał lecieć HM17, ale znalazł tańszy lot i zrezygnował. Tym razem lot zakończył się rozbiciem na Ukrainie. Miejsce 6. Andreas Helstrup. Norweg podczas skoku na spadochronie został minięty o kilka metrów przez meteoryt. Od tego momentu intensywnie przeszukiwał okolice, w której mógł spaść jego kamień. Miejsce 5. Lina Pelsyn. Szwedka zgubiła obrączkę. Wraz z mężem przeszukali cały dom i nic. Odpuścili więc i uznali, że pewnie przepadła. Po jakimś czasie kobieta wyciągała marchewki z ogródka i jak się okazało, była na jednej z nich wrośnięta obrączka. Miejsce 4. Tutomi Yamaguchi. Mężczyzna był w trakcie podróży do Hiroshimy, kiedy 6 sierpnia 1945 roku spadła na miasto pierwsza bomba atomowa. Przeżył cudem, choć został ranny. 3 dni później wrócił do rodzinnego Nagasaki, gdzie też był atak nuklearny. Zmarł dopiero w 2010 roku z powodu nowotworu żołądka. Miejsce 3. Joan Ginta. Statystycznie są większe szanse, że zostaniecie trafieni przez asteroidę, niż wygracie w loterii. Jednak Joanna miała to szczęście aż 4 razy i za każdym razem zyskiwała miliony. Ostatni raz wygrała w 2008 roku i powiększyła swój budżet o 10 milionów dolarów. Miejsce 2. Terry Price. Kobieta kupiła kilka sztuk ostrych za 49 pensów, po czym wróciła do domu. Okazało się, że w jednej z nich znalazła perłę. Dodam, że szanse takiego odkrycia wynoszą zaledwie 1 na milion. Miejsce 1. Antolij Bugorski. Błysk jaśniejszy niż 1000 słońc i zero bólu. Tyle zapamiętał z momentu wypadku rosyjski naukowiec. To jedyny na świecie człowiek, który przeżył uderzenie wiązki protonów w radzieckim akceleratorze. Z człowieka nie powinno zostać nic, a jednak on wygrał z nauką. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!